Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Informacje z placu Świętego Piotra. Środa, 14 marca. Kochani moi, jak każdej środy, również dzisiaj Ojciec Święty Franciszek przewodniczył audiencji generalnej tutaj na placu Świętego Piotra, ponieważ no, już pogoda jest taka wiosenna. Natomiast wiemy, że wczoraj Ojciec Święty świętował, można powiedzieć, 5. rok pontyfikatu, a świętował modląc się. Wielu nadesłało życzenia Ojcu Świętemu z różnych krajów świata, świeccy, pisano maile. Także Ojciec Święty otrzymał życzenia od wielu prezydentów, a także między innymi od prezydenta naszego kraju, a także od biskupów, episkopatów z różnych krajów. Między innymi również życzenia nadesłał episkopat polski. Biskupi, którzy teraz są zebrani na wiosennej konferencji Episkopatu Polski, tak nazywanej, podczas tej konferencji Episkopatu Polski właśnie biskupi wystosowali życzenia i wczoraj oczywiście modlili się w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w intencji papieża Franciszka. Pamiętajmy również o biskupach, którzy obradują w Warszawie, pamiętajmy w modlitwie. Moi drodzy, podczas audiencji generalnej dzisiaj rano Ojciec Święty mówił na temat modlitwy, która jest przed bezpośrednim już przygotowaniem się do przyjęcia Komunii Świętej. Mówił na temat modlitwy Ojcze Nasz. Wyjaśniał też, co to znaczy, jak rozumieć słowo Ojcze, kiedy zwracamy się do Boga, do Pana Jezusa, Ojcze Nasz, że to potrzeba tej właśnie osobistej relacji, aby to pojąć i zrozumieć. Ojciec Święty też zatrzymał się nad pojęciem i zrozumieniem głębszym, co to znaczy przebaczyć. Tak jak mówimy w modlitwie pańskiej, tak jak Bóg nam przebaczył, byśmy przebaczyli innym. I wyraźnie Ojciec Święty podkreślił, że przebaczenie nie jest taką prostą sprawą, że to jest łaska, jeśli ktoś umie przebaczyć. I kiedy mówimy o przebaczeniu, oczywiście i dzisiaj to również mówiłem, bo przed chwilą zakończyliśmy również mszę świętą tutaj u ojców franciszkanów przy placu Świętego Piotra z grupą modlitewną, z tą naszą rodziną świętego Szarbela, rzymską rodziną. Dla nich przewodniczę Eucharystię zawsze, każdej środy. I modliliśmy się właśnie, by właśnie zrozumieć jeszcze lepiej co to znaczy to przebaczenie. Oczywiście wspomniałem o tym pięknym świadectwie przebaczenia, jak nam pozostawił święty Jan Paweł II, a przecież tutaj kilka metrów stąd, kiedy został ugodzony kulą zamachowca i od razu papież mówił: przebaczam. Dał nam wszystkim też taki, no, dla nas wszystkich takie przesłanie. Nie wiedział, mówiłem to dzisiaj w kazaniu podczas wspólnej modlitwy, że Ojciec Święty nie mógł przewidzieć, co będzie, bo przecież tracił przytomność, odzyskiwał, ale od razu przebaczał w swoim sercu. Ta jest wielka, wielka łaska. Kochani moi, jednocześnie pragnę przypomnieć, że jutro o godzinie 15 rozpocznę już spotkanie, to miesięczne spotkanie w Graniano koło Pompei razem z księdzem proboszczem, księdzem Manuele Rosanova w kościele świętego Marka, tam gdzie jest figura świętego Szarpela, gdzie modlimy się już każdego miesiąca od września zeszłego roku. Przybywa wiele osób na tę modlitwę, no ale przede wszystkim cieszę się z tego powodu, że już o 15, kiedy zaczynamy koronką do Bożego Miłosierdzia, ludzie czekają, że jest kolejka do sakramentu pokuty, że przychodzi tych ludzi coraz, co każde spotkanie widzę nowe twarze i to jest piękne. I później ta wspólna msza święta, no i również przedstawienie próśb świętemu ojcu Szarbelowi i błogosławieństwo z namaszczeniem olejem. Obiecuję wszystkim tę modlitwę. Bądźmy w jedności razem o godzinie 18 podczas mszy świętej, a zwłaszcza proszę tych, którzy należą do tej naszej pięknej rodziny świętego ojca Szarbela, domów modlitwy.
Kochani moi, na tym kończę te krótkie informacje z placu Świętego Piotra. Dzisiaj pogoda jest tutaj wiosenna, chociaż wiem, że w Polsce zapowiadany jest mróz, śnieg, zima. Prośmy Pana Boga, żeby było tego mniej niż zapowiadają, żeby też już przyszła wiosna w naszej ojczyźnie. Na tym kończę. Do zobaczenia następnym razem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.